Dzień dobry, serdecznie witam. Poprosiłem firmę Elitime o przysłanie mi dwóch akumulatorów po skończonych testach. Otworzę i zobaczycie, co jest w środku. Materiały reklamowe, informacje. Jest to dużo mniejszy akumulator. Już 100 amperogodzin, 100 amperogodzin. I zobaczcie, jaka jest różnica. Ten jest trochę wyższy od tego, ale wielkością faktycznie jest dużo, dużo mniejszy. Zapraszam na testy. Wersja mini 9025. 100 amperogodzin, 10,530 gram. Mini, bateria się jeszcze ładuje, już prawie ma 100%, a ta jest naładowana i zrobię pierwszą próbę rozładowania jej. Włączyłem obciążenie 30 A, zresztą możemy to szybko zweryfikować tym urządzeniem. 30,23-26, dość duże obciążenie. Ale akumulator jest 100 amperogodzinny, więc powinien się w ciągu 3 godzin z haczkiem rozładować, co jest dla mnie istotne, ponieważ już jest dość późna pora i nie chcę siedzieć do późna w nocy nad eksperymentem. Tutaj na dole pokażę nam zużycie w miliamperogodzinach i watogodzinach, czyli sprawdzimy, czy ten akumulator przy swoim pierwszym naładowaniu do pełna, to jest jego pierwsze rozładowywanie w ogóle w życiu, jest w stanie oddać nam 1280 Wh. Będziemy brali z niego energię tak długo, aż BMS w nim zawarty zareaguje i odłączy nam w ogóle zasilanie. W kolejce czeka ta sama wersja, ale mini. Dokładnie ta sama pojemność, te same parametry, według producenta oczywiście, ale w wersji mini akumulator mniejszy o jakieś 20% od niego. On w tym momencie kończy się ładować, tak żeby był na pewno w 100% naładowany, żebyśmy mogli porównać te akumulatory między sobą dzięki temu urządzeniu. Niestety nie mogę sprawdzić żywotności akumulatorów. Nie jestem w stanie sprawdzić, czy wytrzymają 6000 rozładowań, naładowań, czy wytrzymają rok, 2 lata, 3 lata. Tutaj mamy niby gwarancję 5-letnią napisaną przez producenta, ale no, tego ja nie jestem w stanie sprawdzić. Jeżeli wy znacie tą markę akumulatorów, tą firmę, ona jest dość znaną firmą, robiłem też testy 200 amperogodzinnych akumulatorów od nich, piszcie koniecznie w komentarzu swoje opinie. To jest bardzo ważne dla nas wszystkich, żebyście wy podali też, co o nich myślicie, czy warto, czy są jakby warte swojej ceny. To jest Chińczyk, kupowany od Chińczyka, w związku z tym tu macie jakby te ceny najniższe na rynku, jakie są. Polecam wam również to urządzenie, przenośny magazyn energii. Ja z niego korzystam już prawie od roku, albo ponad roku, już nie pamiętam. I naprawdę jest bardzo mi wygodny. To jest lekkie urządzenie. I ono, że teraz zasilam to urządzenie z 12 V. Nie chciało mi się szukać odpowiedniego zasilacza 12 V, żeby podpiąć do gniazdka. Poza tym zobaczcie, że mam gniazdko zajęte, bo w tym momencie ładuję tym gniazdkiem ten akumulator. To wystarczyło położyć, wpiąć się i mamy zasilanie bezpośrednie. Mam też oczywiście 230 V w razie sytuacji awaryjnych i USB-C i tak dalej, i tak dalej. Warto coś takiego mieć przynajmniej jedno w domu. Nie tylko na wypadek braku prądu, ale właśnie jako takie podręczne urządzenie zasilające, zamiast ciągnąć przewód elektryczny, rozwijać taką na przykład wiązankę kabli, to można skorzystać z tego magazynu energii. Udało nam się 1319 watogodzin wyciągnąć. Napięcie spadło do 9,5 V. Obserwowałem, teraz jest zadziałał BMS, w związku z tym jest to już wyłączone. Zobaczymy, jak uda się ponownie naładować ten akumulator z takiego bardzo głębokiego rozładowania. Pora naładować akumulator. Został on wczoraj zładowany jakby do maksimum, wyłączył się BMS w nim. Dostaliśmy maksymalnie całą jego pojemność energii. Teraz dzięki licznikowi prądu, on jest nastawiony teraz na waty,
ale też oczywiście liczy kilowatogodziny. Zobaczymy, ile energii wejdzie nam do tego akumulatora. Oczywiście wejdzie pojęcie względne, ponieważ będzie strata związana z tym ładowarką, ale ja chcę porównać ten akumulator 100 amperogodzinny z tym akumulatorem 100 amperogodzinnym. Używając tej samej ładowarki, tak samo zadobując akumulator poprzez 30 amper tym samym systemem, mam takie same jakby warunki wejścia i wyjścia. Więc tutaj mogę porównać, czy ten pobierze więcej energii, czy da więcej energii. O, 271 W energii jest pobierane w tym momencie. Tutaj woltomierz nam zareagował. Oczywiście te parametry to są takie, ponieważ napięcie jest dużo wyższe niż napięcie cel w akumulatorze, ponieważ energia do niego wpływa. Skończyło się ładowanie akumulatora. Trwało 6 godzin 28 minut. Teraz tylko 4,5 W jest brane energii. A to widzimy, że po prostu tutaj już na zielono nam świeci. I też możemy sprawdzić, że akumulator otrzymuje 0,3 A. Ten wskaźnik okazuje 99,13,5 V. I zobaczmy, ile energii pobrał system ładujący. 1,702 kWh. Tyle energii zostało pobrane z gniazdka elektrycznego, żeby naładować ten akumulator, ale oczywiście też kosztem utraconej energii przez nagrzewającą się ładowarkę. Także niecała ta energia tutaj trafiła. I po naładowaniu go do pełna przystąpię do ponownego rozładowania akumulatora tym systemem. To będzie ostatnia, druga próba. Akumulator ten większy, czy standardowy, został naładowany do pełna i w tym momencie zostanie zładowany przeze mnie, ale już nie prądowo, a mocowo. Ustawiłem, że 300 W ma cały czas urządzenie od niego pobierać. Koniec. Napięcie spadło, BMS wyłączył. Jeszcze wentylator chłodzi. 104,385 amperogodziny i 1331 watogodzin. Czyli dużo więcej niż pokazuje producent po pełnym naładowaniu. Tyle jeżeli chodzi o testy tego dużego akumulatora. Czekamy tutaj na testy tego małego, jak się naładuje. Mamy ustawione wszystko. 30 amper. Liczniki są wyzerowane. Uruchamiamy pobór energii z tego małego akumulatora. Zobaczymy, czy też da nam 100 amperogodzin i 1280 watogodzin. Jeszcze ważna kontrola. Zobaczcie, mamy faktycznie 30,4 ampera. Idzie tym przewodem. To jest o tyle ważne, że gdybym pomylił się, źle ustawił te parametry, zawsze mogę skontrolować i upewnić się, że wszystko jest ok. Zasilam z tego urządzenia i tutaj on nam grzeje ciepełkiem. Te 30, więcej niż 30 W w tym momencie jest. Skorzystam z lupy. 388 W. I ta energia musi wyjść w postaci ciepła tutaj przez te wentylatory. Eksperyment się skończył. Tu wam pokażę. Zrobiłem zdjęcie, lepiej będzie widać. 1326 watogodzin. A jeżeli chodzi o ampery, 104 amperogodziny. Także myślę, że bardzo dobry wynik. 1280 watogodzin jest podane i napięcie, ale napięcie oddamo to jest 8,48 V, ale nie do końca ono jest prawdziwe, ponieważ BMS zadziałał, pewnie tam gdzieś się poobciążało. Najważniejsze jest to, że mamy 104 amperogodziny, gdzie producent mówi o tym, że to jest 100 amperogodzinny akumulator.
został wpięty. 270 W pobiera. Mamy 0 kWh. Czas też uruchomił się. Maluch naładowany 13,6 V, 100% energii, na zielono się pali. Wata płynie, 6 godzin 55 minut minęło, 1,702 kWh. Tyle energii pobrał mały akumulator 100 Ah, czyli 1280 Wh, plus to też wzięło swoje, więc nie mówcie, że tyle weszło, ale za chwilkę zobaczymy, ile z tego wyjdzie. Ostatni eksperyment, mały akumulator podłączony tutaj do odbiornika nastawionego na 300 W. Rejestrujemy też to wszystko tutaj. Prąd nie płynie. Uruchamiamy. Popatrzcie, poszło 22 ampery na początek i 4 godziny poczekamy do końca. Zakończyło się zładowanie akumulatora tego wersji mini. 104,46 Ah oddał nam. Baby.
by my appetite.